18 września. Wiadomości z Ukrainy. Główna dyrekcja wywiadu Ukrainy zniszczyła duży magazyn pociskami na terenie Federacji Rosyjskiej. Jak już informowaliśmy, wczoraj wieczorem doszło do silnego pożaru i detonacji w dużym składzie amunicji rosyjskich najeźdźców pomiędzy miastem Ostrogoszk a sąsiednią wioską Nowa Melnica w obwodzie woroneskim w Rosji. A teraz... Na podstawie swoich zasobów medialnych służba prasowa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy stwierdziła, że jest to dzieło żołnierzy Głównego Zarządu Wywiadu. Dodatkowo z nowych informacji o wydarzeniu pojawia się jedynie zestawienie zawartości magazynu. Na terenie obiektu wojskowego składowano pociski artyleryjskie i czołgowe okupantów, ich naboje do broni strzeleckiej i rakiety ziemia powietrze łącznie ponad 5 tysięcy ton amunicji. Detonacja trwa, ale nie jest powiedziane, co dokładnie wpłynęło na przechowywanie. Przypomnijmy że miejscowy gubernator zapowiedział atak dronów kamikadze, których szczątki spowodowały pożar. Inne źródła podają, że był to ukraiński pocisk Neptun. A po niedawnej wypowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o pomyślnym zastosowaniu w warunkach bojowych krajowego drona rakietowo-rakietowego Palianitsia, nie można wykluczyć, że to właśnie ona Wojska ukraińskie uwolniły od najeźdźców część wsi Halicyniwka. Bojownicy Sił Obronnych uwolnili część wsi Halicyniwka, rejon Pokrowski, obwód Doniecki, południowa ściana kierunku Pokrowskiego, od rosyjskich najeźdźców. Bloger i porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy, noszący sygnał wywoławczy, Alex, opowiedział dziś o tym na swoim kanale Telegram, oficer w odniesieniu do ukraińskich obrońców. W osadzie Halicyniwka trwają zacięte walki, pozycje zmieniają właścicieli. Były momenty, gdy orkowie prawie całkowicie zajmowali wioskę, potem Ukraińcy odzyskali część osady. Teraz wróg ponownie próbuje nacierać. Aleksiej wyjaśnił fundamentalne znaczenie Halicyniwki dla ukraińskiej obrony na tej części frontu. Kontrola nad tą wsią ma ogromne znaczenie dla utrzymania pozycji w kieszeni Niewelskiego. Oddziały ukraińskie pojmały w Kurszczynie kilkunastu żołnierzy rosyjskich. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy schwytali kilkunastu rosyjskich okupantów w obwodzie Kurskim w faszystowskiej Rosji. Poinformował o tym ukraiński obrońca prowadzący kanał telegramowy Bachmudzki Bału, który sam walczy gdzieś w rejonie kliszczyjówki w kierunku Kramatorska, bez szczegółów, odnosząc się do swoich braci. Wojsko opublikowało odpowiednie wideo: dwóch interwenientów leży w lesie twarzą do ziemi, z rękami związanymi za plecami podczas gdy ukraińscy obrońcy ich przeszukują. Najeźdźcy nacierają z dwóch stron, stopniowo otaczając Ugledar. Rosyjscy okupanci stopniowo posuwają się naprzód w rejonie niezdobytego w Ugledaru Obwodu Donieckiego południowa ściana kierunku Kurachowskiego. Najwyraźniej zamierzając otoczyć miasto, którego nie udało im się wcześniej zdobyć frontalnymi atakami. Jak podano w adnotacji do jego aktualnej mapy, opartej na wynikach z poprzedniego dnia, autorytatywny krajowy kompilator map linii frontu i zespół ekspertów wojskowych Deep State, wróg zajął prehistywkę. Większość z niej została zdobyta tego dnia przedwczoraj i zbliżył się do Wodianyi. Zobacz zrzut ekranu, na którym pokolorował utracone terytorium. Na których wczoraj najeźdźcy zdobyli przyczółek za pomocą czerwono brązowych kreskowań i kropkowanych linii. Dodatkowo czerwonymi strzałkami zaznaczyliśmy miejsca, w których przesunęła się szara strefa aktywnych walk w kierunku ukraińskim. Jeśli wcześniej, interwencjoniści szturmowali w ogóle dar od południa, teraz od wschodu i szerokim frontem. Ale główna trasa z Bogojawlenki, wzdłuż której prowadzona jest logistyka obrońców miasta, jest nadal jak najdalej od agresora. Dania dostarczy Ukrainie drugą partię myśliwców F-16. Do końca tego roku Ukraina otrzyma z Danii kolejną partię myśliwców F-16. O tym oświadczył minister obrony Danii Troels Lund Paulsen. Ze względów bezpieczeństwa operacyjnego odmówił podania dokładnej daty i liczby myśliwców w nowych dostawach. Według Paulsena, w sumie Dania zobowiązała się dostarczyć Ukrainie 19 samolotów F-16. Przypomnijmy, że środki masowego przekazu donosiły niedawno o przybyciu na Ukrainę pierwszej partii myśliwców F-16 od zachodnich sojuszników, ale ich liczba nie została określona. Ukraina otrzymała myśliwce F-16 w ramach międzynarodowej pomocy od sojuszników. Później okazało się, że z Holandii dostarczono na Ukrainę sześć samolotów, a wkrótce przybędzie kilka kolejnych zdań. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał! lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.